Umiemy już różniczkować, czyli wiemy, co to jest pochodna funkcji. No i na przykład, ile jest równa pochodna funkcji x kwadrat. No, pochodna funkcji x kwadrat, czyli d po dx w działaniu na x kwadrat, to jest po prostu 2x. No a gdybym chciał obliczyć pochodną takiej funkcji, d po dx w działaniu na x kwadrat, dodać 1. No to też jest 2x, jak wiemy, dlatego że pochodna jedynki to jest 0. Pochodna każdej stałej jest 0. Czyli na przykład jak wezmę pochodną funkcji x kwadrat plus jakaś inna stała, no nie wiem, na przykład pi, to to też jest 2x, dlatego że pi to jest stała, pochodna pi, tak samo jak pochodna jedynki, to jest 0. Czyli możemy ogólnie napisać coś takiego, że pochodna funkcji x kwadrat plus dowolna stała c, czyli c to jest jakaś dowolna liczba, jest równa po prostu 2x. No dobrze, i to było takie przygotowanie do tego, żeby zastanowić się, co by było, jakbym chciał pójść w drugą stronę. I pytałbym, czego pochodną jest 2x. To wtedy szukałbym czegoś, co się nazywa funkcja pierwotna, funkcja pierwotna. Funkcja pierwotna do jakiejś danej funkcji. Czyli na przykład bym zadał takie pytanie. Jakiej funkcji, jakiej funkcji. Pochodną jest 2x. No to szukam właśnie tej funkcji pierwotnej do 2x, czyli to jest jak gdyby odwrotność różniczkowania. Jak liczę pochodną, no to różniczkuję. Teraz idę w drugą stronę. Szukam funkcji, której dana funkcja jest pochodną. No to tutaj jest wiele funkcji, których pochodna jest 2x. Tutaj już kilka z nich wypisałem. Na przykład x kwadrat to jest taka funkcja, której pochodną jest 2x, ale tak samo x kwadrat plus 1 jest taką funkcją, której pochodną jest 2x, x kwadrat plus pi i tak dalej. Ogólnie wiemy, że dowolna funkcja postaci x kwadrat plus c, gdzie c jest dowolną stałą, jest funkcją pierwotną do funkcji 2x. Czyli taka jest odpowiedź na to pytanie. Jest bardzo wiele funkcji pierwotnych, dla funkcji 2x. Wszystkie funkcje postaci x kwadrat plus c. No, ale żeby nie pisać tego całym zdaniem, to wprowadza się oznaczenie na funkcję pierwotną do danej funkcji. I to oznaczenie wygląda tak, że pisze się taki symbol, który wygląda jak taki rozciągnięte s, a tutaj na końcu dx. W przypadku kiedy x jest naszą zmienną, no to mamy dx. A pomiędzy te dwie rzeczy wpisuje się tę funkcję. Do której funkcji pierwotnej szukamy. Czyli to oznacza, że szukamy funkcji pierwotnej do 2x, i taką funkcją pierwotną jest każda funkcja postaci x kwadrat plus c, gdzie c jest dowolną liczbą rzeczywistą. No, jak się widzi pierwsze takie oznaczenie, to ono się może wydawać trochę dziwaczne. Skąd ono się bierze, to się, mam nadzieję, lepiej wyjaśni wtedy, jak poznamy całki oznaczone. Będziemy liczyli pola pod krzywymi, będziemy przybliżali te pola sumami. Takich prostokącików, to się wszystko wyjaśni wtedy, ale na razie może jeszcze warto wiedzieć, że ten symbol to się nazywa całka nieoznaczona. To jest całka nieoznaczona. Całka nieoznaczona, czyli dokładnie to, co tutaj zrobiliśmy, czyli funkcja pierwotna. Wartość całki nieoznaczonej to jest funkcja taka, której pochodną jest ta funkcja tutaj wpisana między te symbole. Czyli całka nieoznaczona. Z danej funkcji to jest funkcja pierwotna do tej funkcji, a funkcja pierwotna do danej funkcji to jest taka funkcja, której dana funkcja jest pochodną.